To niewyobrażalna tragedia. 12 spośród 44 osób pielgrzymujących do Miedziugorje w Bośni i Hercegowinie nie żyje. Wśród ofiar wypadku autokarowego w Chorwacji jest dwoje pielgrzymów z Konina. Wczoraj w parafii świętego Wojciecha w Morzysławiu odprawiono mszę świętą w intencji poszkodowanych o zbawienie dla zmarłych i o powrót do zdrowia dla żyjących. Z takimi też intencjami pojechali nasi bliscy do Medjugorje. Tam chcieli doświadczyć sakramentu pokuty, bo tam byli przede wszystkim jarzmo po to, żeby się spowiadać. Tam chcieli doświadczyć niesienia krzyża, bo to też sanktuarium znane z tego, że przede wszystkim pielgrzymi biorą krzyż na ramiona i wędrują po to, żeby zjednoczyć się z Jezusem. I tam też chcieli zawieść te swoje prośby, te swoje dziękczynienia, te swoje obietnice. To wszystko, co jest ich życiem. Dziś już wiemy, że ta pielgrzymka nie osiągnie. Dziś już wiemy, że załóż po ludzku niestety nie spełnili swoich marzeń. Wśród poszkodowanych jest wikariusz tej wspólnoty, ksiądz Rafał Działak. Z naszej parafii pojechał ksiądz Rafał. No, w ramach urlopu, no, miał urlop i pojechał grupa około 10-12 osób, z tego co się zdążyłem zorientować, tu w Koninie wsiadała, bo to była wyjazd organizowany przez siostry nazaretanki, no one po prostu tam, gdzie miały swoje domy, organizowały grupy i tutaj, no ponieważ jedna z tych sióstr znała też księdza Rafała, więc poprosiła go najpierw o to, żeby był opiekunem duchowym, no a później jak się okazało, że są wolne miejsca, no to jeszcze jakąś tamtą grupę zorganizował, która z nim pojechała. Nie? Mieszkańcy Konina są wstrząśnięci tą tragedią. Do świątyni przybyli z modlitwą w intencji poszkodowanych osób. Od soboty w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koninie trwają nabożeństwa i modlitwy za ofiary wypadku, do jakiego doszło w Chorwacji. Przypomnijmy, że 42-osobowa grupa jechała na pielgrzymkę do Medjugorje. Niestety w tym autokarze znalazło się także kilkanaście osób z Konina, z parafii właśnie pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koninie. Dwie z tych osób, dwie kobiety tego wypadku nie przeżyły. Rozmawialiśmy z osobami, które znały te ofiary. Rozmawialiśmy także z księdzem proboszczem. Posłuchajmy, co nam powiedzieli. Niewyobrażalne emocje, straszna tragedia, ból. Ból, ksiądz wspaniały. Módlmy się w intencji o przeżycie dla ofiar rannych, którzy zginęli. Proszę Państwa, bardzo dobry ksiądz, oddany Bogu. W tych trudnych chwilach zwracam się za Panem. Łączmy się Koninianiem o modlitwie za księdza. Ksiądz powołania. No tragedia nie powinna mieć miejsca. W dobie XXI wieku kierowca jest tylko człowiekiem i powinny być takie urządzenia, albo pilot z nim powinien prowadzić rozmowę, bo to było nad ranem, wszyscy śpią, chrapią. Kierowca jest też tylko człowiekiem i widocznie mu się udzieliło, przysnął. Za księdza Rafała i za wszystkich, którzy zostali i za tych, którzy odeszli, także za wszystkich, po to tutaj jestem. Zresztą od wczoraj jesteśmy wszyscy zuzgotani. Tragedia, bardzo, bardzo duża tragedia. Jest Pani tutaj parafianką z tej parafii? Tak, właśnie idę na mszę. Pani księdza Rafała. Tak, ale żyje. Tak, no, żyje. No, ale wyjdzie z tego. No szkoda, wielka szkoda, strasznie. Ja do dzisiaj nie mogę się uspokoić. O zdrowie dla tych, którzy są poszkodowani. No i modlić się za tych, co odeszli, zostawili wszystko, zostawili rodziny. Przykro, bardzo nie mam słów. No żal, smutek wielki i żal. Co więcej, no w tej intencji przyszliśmy do kościółka się za wszystkich pomodlić, o zdrowie, za wszystko. O to, żeby ci, co są bardzo ciężko chorzy, żeby się wyszli z tego. No i za duszę tych, co już nie żyją. No i o wszystkich. Wspieramy też naszego księdza opiekuna,
czekamy na decyzję lekarzy no, pragniemy, aby jak najszybciej został przewieziony do szpitala w Warszawie, aby tam podjęto dalsze działania medyczne odnośnie stanu jego zdrowia. Łączmy się wszyscy w tej modlitwie, bo to jest taka sytuacja, która może wiele dobrego uczynić w naszej ojczyźnie również i na całym świecie, bo wtedy ludzie jednoczą się i to jest bardzo ważne. Wracamy do wiary, do korzeni tego, co jest dla nas najważniejsze w życiu. To jest najwspanialszy opiekun, jakiego wspólnota może sobie wymarzyć. Tak, to jest święty kapłan, jest pełen wiary, jest tak bardzo, bardzo oddany Panu i dzięki temu ta wspólnota się rozrasta i duchowo, i liczebnie, bardzo mocno liczebnie ostatnio również. Jest synem Maryi. Jak poinformował kanclerz kurii wrocławskiej ksiądz Artur Niemira, grupa z Konina wsiadła do autokaru w Częstochowie i wspólnie z innymi pielgrzymami ruszyła w dalszą drogę. Ksiądz Rafał w momencie wypadku nie spał i widział całe zdarzenie, w tym moment jak autobus zaczął zjeżdżać z drogi. Do wypadku doszło na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia pomiędzy miejscowościami Podworec i Jarek Bisaszki. Autobus z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Jak podają chorwaccy śledczy, niewykluczone, że kierowca autokaru zasnął lub zasłabł za kierownicą.